Nazywam się Aleksandra Dziadykiewicz, reprezentuję Forum Energii i bardzo, bardzo gorąco witam wszystkich Państwa na webinarium Forum Energii na temat ciepłownictwa przyszłości, na temat tego, jaka przyszłość może czekać branżę ciepłowniczą w Polsce. Dwie informacje, myślę, że one są dość kluczowe. Nasze spotkanie jest rejestrowane, jest nagrywane, więc jeżeli Państwo nie chcą, żeby Państwa wizerunek był w trakcie tego spotkania widoczny, no to proszę zostawić kamerkę wyłączoną. A jeżeli Państwo nie mają z tym problemu, no to oczywiście zachęcamy do tego, żeby kamerkę uruchomić. To jest pierwsza sprawa. Nagrywamy po to, żeby udostępnić później to nagranie wszystkim tym osobom, które no, chciały być na spotkaniu, a nie zdążyły w porę odebrać maila. Podzielimy się tym nagraniem, bo przecież o to chodzi, żebyśmy wszyscy mogli trochę tę wiedzą się podzielić i z niej skorzystać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to krótka z mojej strony tylko agenda. Najpierw Andrzej Rupciński, jego prezentacja, później Jan Rączka, kilka słów komentarza, a potem pytania od Państwa i proponuję, że skoro jesteśmy już na Zoomie, to żebyśmy po prostu zadawali te pytania, włączając kamerkę i kierując je bezpośrednio do Andrzeja lub do Jana Rączki. Tyle słowem wstępu, rozpoczynamy nasz webinar. Część pierwsza, czyli prezentacja Andrzeja Rupcińskiego na temat nowego modelu biznesowego dla ciepłownictwa. Andrzej, proszę bardzo, to jest ten moment, oddaję Tobie głos i rozpoczynamy prezentację. Dzień dobry Państwu, dziękuję Aleksandra za ten wspaniały soft start. Daliśmy szansę jeszcze paru osobom włączenia się. Bardzo dziękuję, przyjemnie było Cię słuchać. Mam nadzieję, że moja prezentacja będzie równie barwna i ciekawa jak Twój wstęp. Widzę tutaj sporo znajomych osób. Miło mi, że tak liczne grono z nami tutaj jest. Włączam prezentację. Mam nadzieję, że skutecznie uda się podszerować, tak? Widok pełnego ekranu. OK. A więc zaczynamy. Prezentacja została wykonana na podstawie raportu, który przygotowali koledzy, który tutaj już był przedstawiony, jeden z autorów, Jan Rączka. Należy jeszcze wspomnieć o pozostałych, Janusz Mazur, Krystian Sznel i Marcin Żuk. To są autorzy, którzy opracowali raport. My jako Forum Energii koordynowaliśmy współpracę, challenge'owaliśmy i wspólnie wydyskutowaliśmy tę propozycję. Chcielibyśmy się podzielić z Państwem naszymi przemyśleniami, aby zainicjować pewną szerszą dyskusję na temat kierunków zmian w ciepłownictwie, bo to, że ciepłownictwo będzie się zmieniać, jest dla nas oczywiste. Chcielibyśmy porozmawiać nie tylko o technice, a przede wszystkim o nowej formie funkcjonowania, o pewnym zmianie paradygmatu. Ciepłownictwo będzie się zmieniało, będzie na to miało szereg czynników. Wypisałem tutaj takie cztery najważniejsze. Przede wszystkim ochrona klimatu, konieczność redukcji gazów cieplarnianych. Skutecznym narzędziem jest oczywiście system ETS i ceny CO2. Na tym wykresie pokazałem wzrost w ciągu ostatnich 4 lat, 8-krotny wzrost ceny CO2. 60 euro, to co parę lat temu prognozowano, że będzie w latach 40., pojawiło się już za tonę CO2. Analitycy, którzy obserwują dzisiaj rynek i politykę klimatyczną, przewidują, że w około dekadzie lat 40. cena CO2 może dojść do 200-250 euro za tonę. Więc jest to niewątpliwie bardzo silny bodziec, żeby odchodzić od paliw kopalnych w ciepłownictwie krajowym. Drugim czynnikiem, który na pewno będzie wpływał na przekształcenia w ciepłownictwie, jest deficyt paliw. Ciepłownictwo to indywidualne i ogrzewanie systemowe zużywa około 26 milionów ton węgla w kraju. Tego węgla powoli zaczyna brakować, zresztą przy drogim CO2 no to wykorzystanie węgla raczej nie będzie możliwe. Wszyscy przerzucają się na wszyscy ciepłownicy. Zaczynają dostrzegać uroki gazu i zaczynają przerzucać się na gaz. Jeżeli postrzegamy to jako krótką przygodę i paliwo przejściowe, ok, ale popatrzmy też na liczby. Dzisiaj Polska zużywa około 20 miliardów metrów sześciennych gazu.
Gaz-System przewiduje, że w ciągu 15 lat zapotrzebowanie wzrośnie do około 33 miliardów złotych gazu. W tym czasie, jak wskazują bilanse dostępności gazu krajowego, znikną polskie zasoby. Nie będzie już polskiego gazu, którego jest raptem 4,5 miliarda. Czyli całość gazu używanego w kraju przez ciepłownictwo, energetykę, no i przemysł będzie paliwem importowanym. W związku z tym wydaje mi się, że pojawią się regulacje, naciski, aby jednak ciepłownictwo poszło inną drogą, a nie tylko przerzucanie się na paliwo gazowe. Innym takim istotnym czynnikiem, który wpłynie na modernizację, na zmiany w ciepłownictwie, są technologie oczywiście. Widzimy, jak postępują jak postępuje digitalizacja, widzimy, jak zmieniają się technologie źródeł wytwórczych, powstają nowe urządzenia, nowe materiały izolacyjne, nowe jakości w budownictwie. Dzisiejsze budynki potrafią być bardzo efektywnie energetyczne. Wszystko to spowoduje, że strona popytowa ciepłownictwa będzie mogła elastycznie reagować na zmiany na rynkach, nie tylko na rynku ciepłowniczym, swoim własnym lokalnym, ale i również rynku energii elektrycznej. No właśnie, bo pojawia się kolejny bardzo istotny czynnik, integracja sektorów. Wzrost OZE w krajowym systemie energetycznym powoduje pewne szanse dla ciepłownictwa, szanse aktywnego, bycia aktywnym graczem na rynku energii elektrycznej i to musimy też brać pod uwagę, przewidując zmiany w swoich firmach w ciepłownictwie. Elektryfikacja ciepła jest to pewna nowa jakość. Szczególnie zaczyna się intensywnie pojawiać w systemach w indywidualnym ogrzewaniu, ale również w systemach ciepłowniczych i pompy wielkoskalowe zaczynają się pojawiać na rynkach, szczególnie to widać na rynkach duńskim czy niemieckim ciepłownictwie. Na tym obrazku chciałem pokazać pewną wizję i dalej pokażę szanse dla ciepłownictwa związane właśnie z zmianą miksu wytwórczego w krajowym systemie energetycznym. Lewy słupek to jest produkcja energii obecna, powiedzmy. Linia czerwona to jest konsumpcja energii. W analizach, które zrobiliśmy wespół z firmą Guidehouse, przeanalizowaliśmy rok 50. Ile będzie potrzeba energii elektrycznej w kraju? No, wyszło nam, że około 300 TWh. Wzrost jest podyktowany wzrostem zapotrzebowania przez transport elektryczny i przez pompy ciepła w ogrzewnictwie i inne gałęzie przemysłu. I drugim założeniem było to, że w każdej godzinie moc systemu musi być pokryta przez krajowe źródła wytwórcze. W związku z tym trzeba było zaprognozować budowę około 135 MW zmiennych źródeł OZE, farmy wiatrowe i fotowoltaika i źródeł sterowalnych, na przykład kogeneracji wodorowej czy na inne gazy syntetyczne, około 35 MW. No i okazało się, że analizując godzina po godzinie, że mamy do czynienia z nadwyżką energii elektrycznej rzędu 50 TWh w ciągu roku. No widać, jest to spory pakiet, ale piki te nadwyżki energii rozłożone są, jak widać na tym wykresie, bardzo nierówno w ciągu całego roku. Pierwszym klientem do konsumpcji tych nadwyżek powinno być ciepłownictwo. Dopiero wtedy, kiedy ciepłownictwo wykorzysta do produkcji ciepła ten prąd, mogą wchodzić inne sektory. W związku z tym wykorzystanie kotłów elektrycznych i pomp ciepła powinno być pierwszym odruchem, pierwszym krokiem w konsumowaniu tych nadwyżek. Warto sobie pamiętać o takiej prostej zasadzie, że jeżeli mamy 100 megawattogodzin energii elektrycznej, właśnie z tych pików powiedzmy, to wykorzystując je do produkcji ciepła uzyskamy 300 megawattogodzin ciepła. Mniej więcej. Jeżeli chcemy poddać to procesowi elektrolizy, to uzyskamy około 60 megawattogodzin energii zawartej w paliwie wodorowym. W związku z tym
Widać z proporcji energii, że bardziej opłaca się wykorzystanie energii elektrycznej w ciepłownictwie. A więc elektryfikacja ciepła, integracja sektorów to są nowe możliwości, które pojawiają się przed ciepłownictwem. Możliwość bilansowania systemu energetycznego, oferowania nowej usługi bilansowania. Również w jaki sposób ciepłownictwo może być zaangażowane w produkcję wodoru, zielonego wodoru. Aczkolwiek postrzegamy to raczej jako technologię, która powinna być inicjowana, budowana bardziej przez tych, którzy chcą stabilizować system energetyczny, ale pamiętajmy, że przy produkcji wodoru około 40% energii to jest ciepło, w związku z tym elektrolizery raczej powinny być gdzieś sprzęgnięte z systemami ciepłowniczymi. Zastosowanie pomp ciepła daje szansę wykorzystania różnych tanich źródeł energii pierwotnej, z energii z procesów technicznych, energii odpadowej. Ważnym elementem, i to będzie się też pojawiało w tym naszym nowym modelu biznesowym, jest obniżenie temperatury wody w sieci ciepłowniczej do poziomu około 60 stopni na zasilaniu. Dzisiaj mamy 100-120 stopni, takie standardy. I termomodernizacja budynku. To jest tak gdyby para nierozłączna. Termomodernizacja budynku, głęboka termomodernizacja pozwala na obniżenie temperatury wody sieciowej. Te dwa kroki muszą być wykonywane równocześnie. Na tym obrazku chciałem pokazać właśnie kierunki przemian, które już mają miejsce w przedsiębiorstwach ciepłowniczych. Na przykładzie duńskiego przedsiębiorstwa, które działa relatywnie niedawno na rynku, które ma bardzo nowoczesne właśnie podejście do ciepłownictwa. Przedsiębiorstwo to buduje własne farmy wiatrowe, farmy solarne, które produkują energię elektryczną, która jest wykorzystywana przez pompy ciepła. Energia jest dostarczana liniami bezpośrednimi. Raczej via system energetyczny to jest nieopłacalne ze wszystkie ze względu na dodatkowe opłaty. Ta energia zasila pompy ciepła i urządzenia nazwane tutaj Power to X. Czyli na przykład elektrolizery do produkcji wodoru, albo też rozważają produkcję metanolu, metanu, zielonego amoniaku. Ciepło powstające w procesie właśnie produkcji pewnych produktów handlowych jest kierowane do systemu ciepłowniczego dzięki pompom ciepła. Tak samo pompa ciepła, inna pompa ciepła odbiera ciepło z oczyszczalni ścieków, z serwerowni, z różnych procesów technicznych. Takie modele już funkcjonują, tak wyglądają nowoczesne przedsiębiorstwa ciepłownicze. Jest to oczywiście spójne z europejską wizją transformacji ciepłownictwa i chłodnictwa, która mówi, że budynki muszą być bardzo efektywne energetycznie, bo inaczej ta transformacja nie ma sensu. Ciepło musi być neutralne klimatycznie, nie powinno emitować gazów. Dlatego też pojawia się duży znak zapytania przy biomasie. A to taka uwaga na marginesie. Biomasa to jednak jest emisja, jakoby zamknięta w krótkim obiegu, ale jednak jest to emisja. Bezemisyjna energia, maksymalne wykorzystanie OZE, tych nieemisyjnych OZE. Elastyczność i integracja z sektorem energetycznym to jest fundament przyszłego ciepłownictwa, jak również i gazowym. Jeżeli będzie ciepłownictwo w jakiś sposób sprzęgnięte z produkcją zielonych gazów, no to będzie jakaś forma integracji z systemem gazowym. No i musi być atrakcyjne kosztowo dla gospodarstwa domowego. Nie możemy bez końca przerzucać kosztów transformacyjnych na gospodarstwa domowe. O tym jeszcze będziemy mówić. To była taka wizja przyszłościowa. A jak wygląda nasza sytuacja, bieżąca sytuacja krajowego ciepłownictwa systemowego? Tutaj nasza orientacja, ta prezentacja dotyczy raczej małych systemów, aczkolwiek to, co tutaj napisałem, jest generalną diagnozą.
Źródła są wysokoemisyjne, dominuje węgiel kamienny. Ponad 70%, 74% to jest ciągle udział węgla kamiennego średnio w ciepłownictwie, a w małych systemach ciepłowniczych cały czas wiele tych systemów wykorzystuje tylko węgiel. Nie bardzo dzisiaj widać możliwość zastąpienia 1:1 produkcji na węglu produkcją ciepłem odnawialnym. Będzie to zbyt kosztowne. Nie ma zresztą tak dużych dostępnych ilości źródeł odnawialnych tak w prostym zasięgu. No i brak doświadczenia w budowie nowych źródeł, chociażby w budowie takich układów, które pokazałem na poprzednim slajdzie, na modelu duńskim. Sieci mamy przewymiarowane, wysokotemperaturowe, często w złym stanie technicznym, no i spore straty w energii przesyle. Przedsiębiorstwa mają dzisiaj rzeczywiście problem, nie muszę tego Państwu tłumaczyć, wszyscy doskonale wiemy. Wysokie koszty produkcji, wysokie koszty środowiskowe, brak pieniędzy i zdolności kredytowej. Jest to rzeczywiście bardzo trudna sytuacja wyjściowa. A odbiorcy ciepła zużywają dużo energii, można powiedzieć dużo za dużo. Produkcja tak dużych strumieni energii powoduje oczywiście duże wielkości emisji. W związku z tym potrzebna jest chwila refleksji, chwila zastanowienia się. Potrzebne pewne przebudzenie. Musimy sobie zadać pytania. Jak długo jeszcze odbiorcy będą akceptowali rosnące ceny ciepła? Wszystkie interwencje sektora ciepłownictwa jak na razie zmierzają w kierunku zwiększenia przychodów przedsiębiorstw. Jest to oczywiście uzasadnione, bo rentowność przedsiębiorstw jest bardzo niska, ale to zwiększenie przychodów będzie kosztem budżetów odbiorców. W tym pytanie jest, jak długo oni będą to znosić, tolerować podwyżki i czy nie zaczną wymyślać działań obronnych w postaci na przykład odłączeń. Jak długo można remontować stare urządzenia? Popularnym chwytem, który jeszcze do niedawna, chyba jeszcze cały czas jest stosowany, jest ucieczka z systemu ETS. Nie myśli się o jakiejś fundamentalnej zmianie, o przejściu w nową jakość, tylko myśli się o tym, jak uniknąć bieżących kłopotów. Czytałem w branżowym magazynie, ten z pierwszego kwartału tego roku, nie powiem który, właśnie artykuł, w którym przedsiębiorstwo chwaliło się sukcesem, jakim było podzielenie przedsiębiorstwa na mniejsze części i wyjście z systemu ETS. No, to nie jest działanie, które można rekomendować, a jeszcze którym chwalić się w artykułach branżowych. Rynek ciepła będzie kurczył się, zaraz pokażę również przykład, kurczył się z powodu termomodernizacji budynków i z powodu ucieczki klientów od systemów ciepłowniczych. Jest to prosta recepta na spiralę śmierci. Coraz mniej klientów przypiętych do systemu ciepłowniczego, który ma wysokie koszty stałe, które są przerzucane na pozostałych odbiorców, malejący strumień ciepła, ceny rosną, klienci się odłączają. Potrzebna jest odważna wizja transformacji sektora ciepłowniczego i jego funkcjonowania. Czekamy na strategię dla ciepłownictwa. Ministerstwo Klimatu obiecuje to przedstawić. Miejmy nadzieję, że strategia zaadresuje problemy, o których mówimy i problemy, które są nam wszystkim znane. Na tym wykresie chciałem jeszcze pokazać prognozę czy strukturę budynków w roku docelowym 50 i obecnym i efektywności energetycznej. Jest to wykres zrobiony na podstawie draftu Krajowej Strategii dla Budynków, który też pokazał się na początku roku, teraz jest przygotowana finalna wersja. Jak widać, przewiduje się, zakłada się, że procesy termomodernizacji doprowadzą do tego, że
przyszłości około 2/3 budynków będą to budynki niskoenergetyczne, poniżej 50 kWh na metr kwadrat. To również wpłynie na zmniejszenie rynku ciepłowniczego, na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło. Ale jednocześnie jest to szansa, gdyż niskoenergetyczne budynki to są niskotemperaturowe sieci i możliwość wykorzystania, skorzystania z różnych źródeł energii pierwotnej. No więc właśnie, jak powinien wyglądać model biznesowy przedsiębiorstwa przyszłości? Dzisiejszy model musi powoli odejść do lamusa. Dzisiejszy model, który polega na tym, że przedsiębiorstwo maksymalizuje swoje zyski dzięki maksymalizacji sprzedaży, generuje jedynie koszty przenoszone na odbiorcę i generuje oczywiście większe emisje. I nie zachęca do poprawy efektywności energetycznej. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane sprzedażą gigajouli. Im więcej, tym lepiej. A powinno być trochę inaczej. Powinno być nagradzane za mniejszą sprzedaż, nagradzane za jakość, a nie za ilość. Więc konieczna jest zmiana paradygmatu i przejście na wynagradzanie usług energetycznych, jakości oferowanej, na wynagradzanie komfortu cieplnego. I bez tej fundamentalnej przemiany transformacja ciepłownicza będzie niemożliwa lub bardzo, bardzo kosztowna. To odbije się oczywiście na klientach. Na tym slajdzie chciałem pokazać, popatrzmy teraz na rysunek, na nowe przedsiębiorstwo, jak sobie wyobrażamy. Jest to duże wyzwanie rzeczywiście, gdyż tak przedsiębiorstwo ciepłownicze musi stać się centrum kompetencji, posiąść pewne umiejętności, które dzisiaj nie są specjalnie rozwijane, nie są jeszcze potrzebne, ale będą potrzebne. W związku z tym, w naszej wizji przedsiębiorstwo odpowiada, stymuluje termomodernizację budynku, modernizację sieci ciepłowniczej i wymianę źródeł. Musi posiąść umiejętność zarządzania sektorem, że tak powiem, budynkami. Musi również umieć zarządzać energią. Czy to jest nie tylko sprzedaż, ale i pilnowanie zużycia energii przez klientów. I również swobodnie operować na rynkach finansowych, gdyż wdrożenia tego modelu będzie potrzebna umiejętność pozyskiwania funduszy. Aby to się wydarzyło, muszą być spełnione pewne warunki brzegowe. Wdrożona strategia modernizacji budynków, legislacja krajowa musi zostać adaptowana, to jeszcze trochę o tym będę mówił. Rozwinięte usługi energetyczne w krajowym systemie energetycznym, elektroenergetycznym, tak aby ciepłownictwo mogło być również beneficjentem tego i dostępność źródeł finansowania długoterminowego. Jak sobie wyobrażamy, jak może wyglądać to przejście do nowego modelu, do nowej formy działalności? Dzisiaj mamy system scentralizowany, jest jedna, dwie ciepłownie, systemy ciepłownicze. Szczególnie ten model pasuje do małych systemów ciepłowniczych, które dysponują jedną, dwiema ciepłowniami z kotłami wodnymi. Zapewne w przyszłości zacznie się wydzielanie pewnych części sieci ciepłowniczej, dzielenie tej sieci na mniejsze odcinki i zasilanie z lokalnych źródeł ciepła. Ten proces już się w zasadzie dzisiaj dzieje. Jest wiele firm ESCO, które oferują właśnie nowe źródła ciepła, modernizację budynków i odcięcie się od sieci ciepłowniczej. Jeżeli przedsiębiorstwa ciepłownicze nie wejdą w ten obszar, nie zaczną poszukiwać tych nowych form działalności, to wiele z nich, szczególnie w tych małych miasteczkach, może nie doczekać kolejnych dekad i może po prostu upaść.
Dane liczbowe, które potem pokazujemy na następnych slajdach, właśnie opierają się na tym tutaj pokazanym modelu. Wzięliśmy dostępne dane z jednego przedsiębiorstwa ciepłowniczego, które pozwoliło wykonać nam pewne wyliczenia. Podzieliliśmy sieć na mniejsze części, zaprognozowaliśmy cały proces inwestycyjny i wyniki Państwu przedstawię w kolejnych slajdach. Jaka jest esencja, jak ma wyglądać ten model biznesowy? Więc rdzeniem modelu biznesowego są takie elementy. Budynki, głęboka termomodernizacja budynków, sieci niskotemperaturowe i elektryfikacja ciepła, czyli wykorzystanie pomp ciepła. Tak żeśmy tutaj przewidzieli w naszych analizach. PEC zarządza energią, czyli rozlicza, oferuje usługę komfortu cieplnego, za co dostaje wynagrodzenie, jak również oferuje swoją elastyczność agregatorowi usług energetycznych, agregatorowi usługi DSR. Za to też otrzymuje wynagrodzenie. Jednocześnie PEC działa na rynku finansowym, pozyskuje krótkoterminowy kredyt inwestycyjny od banku, którego tutaj nie narysowaliśmy, i współpracuje z firmą, z funduszem wykupu wierzytelności. Po zrobieniu inwestycji następuje cesja na rzecz funduszu wykupu wierzytelności umowy modernizacyjnej i fundusz spłaca kredyt i potem przejmuje opłaty modernizacyjne. PEC jest jedynie windykatorem tych miesięcznych opłat, które płyną na konto funduszu wykupu i za to dostaje wynagrodzenie. Tak mniej więcej wygląda w skrócie ten nasz model. Finansowanie inwestycji, jak może wyglądać? Potrzebny inicjatorem całego procesu mógłby być i jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niedawno było seminarium NFOŚ-u, który właśnie propagował, pokazywał swoją chęć wejścia w rynek ESCO i finansowania działalności ESCO. I mniej więcej podobny model był przedstawiony w Narodowym Funduszu. Więc widać, że jesteśmy zbieżni i zaczyna się coś dziać. Tylko tamta prezentacja była adresowana dla firm ESCO, a nasza jest adresowana dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, które powinny się ogarnąć, gdyż utracą rynek. Jest mi szkoda, bo całe życie spędziłem w ciepłownictwie, w związku z tym życzę ciepłownikom jak najlepiej, stąd ta prezentacja. Bank partnerski uzyskuje poręczenie, na przykład od BGK, i udziela kredytu PEC-owi. PEC zaciąga kredyt, podpisuje umowy inwestycyjne z gestorami budynków i realizuje inwestycje w postaci modernizacji źródeł, modernizacji budynków i sieci ciepło, mikrosieci, budowy jakiejś lokalnej mikrosieci. Na koniec inwestycji NFOŚ udziela dotacji, aby zmniejszyć poziom obciążenia finansowego PEC-u. I jak następuje oddłużenie? Oddłużenie PEC-u musi nastąpić, aby mu pozwolić na wejście w kolejną nową inwestycję, bo akumulacja kredytów doprowadziłaby do zbyt dużego zadłużenia i w związku z tym nie można byłoby kontynuować działalności i poprzez zaciąganie nowych kredytów. Więc potrzebny jest fundusz wykupu wierzytelności. Fundusz spłaca kredyt do banku partnerskiego i bank zostaje z tej układanki oddzielony. Odbiorcy płacą PEC-owi za komfort cieplny, a funduszowi wykupu wierzytelności płacą opłatę modernizacyjną. Rolą PEC-u jest windykowanie, wysyłanie faktur, windykowanie tych opłat, ale one trafiają na rachunek funduszu wykupu, a PEC dostaje swoje wynagrodzenie, które tutaj jest numerem 4 zaznaczone. I PEC, oferując usługę elastyczności, uzyskuje również wynagrodzenie
od agregatora usług DSR. W naszych wyliczeniach nie były to jakieś wielkie przychody, tam rzędu 10%, ale jednak warto wysiłku. Jak wygląda struktura obciążeń w tym naszym nowym modelu? Opłaty mają charakter stały typu abonamentowego. Nie zależą od ilości zużytej energii. PEC zarządza energią, stara się, aby był zapewniony komfort, stara się, aby zużycie było racjonalne. W związku z tym opłaty są stałe za ciepło. Na górze słupku, z tym kolorem takim bardziej ciemnym, jest opłata modernizacyjna, która po rozliczeniu inwestycji, płaceniu funduszu wykupu wierzytelności znika. Wtedy pozostaje jedynie ta opłata wynikająca z kosztów ciepła. Ona jest pochodną amortyzacji urządzeń i kosztów energii elektrycznej. Pokazaliśmy pewien element zmienny w tej opłacie. Wynika on z zmiany kosztów energii, które jednak no będą, gdyby takowe nastąpiły, będą w jakiś sposób musiały być przeniesione na odbiorców, jak również i zmiany kosztów kapitałowych, na przykład stawki WIBOR. No to są takie rzeczy, które raczej odbiorcy muszą wziąć na siebie. Jak wyglądają przychody? Tutaj na tym wykresie, na tych wykresach pokazujemy dwa przedsiębiorstwa. Jedno bez modernizacji, znaczy to samo, tylko że bez modernizacji i zmodernizowane. I to, co widzimy, przychody przedsiębiorstwa zmodernizowanego spadły. Ale nie martwmy się, przychody spadły, ale wolna gotówka, którą przedsiębiorstwo akumuluje, jest na poziomie zadowalającym. Przychody spadły, ponieważ spadł strumień sprzedawanej energii w wyniku przeprowadzonej modernizacji budynków, termomodernizacji. Przychody przedsiębiorstwa bez modernizacji rosną, ale rosną tylko dlatego, ponieważ rosną koszty. Koszty są przerzucane na klientów, rosną przychody. Tutaj w tych wyliczeniach byliśmy bardzo konserwatywni, ponieważ założyliśmy, że w połowie lat 40. cena CO2 będzie wynosiła około 80 euro za tonę CO2. Bardzo, bardzo nisko w świetle dzisiejszych bolesnych doświadczeń. W związku z tym, że koszty rosną, akumulacja gotówki w przedsiębiorstwie niezmodernizowanym jest coraz mniejsza. Ten spadek wolnej gotówki w przedsiębiorstwie zmodernizowanym wyjaśnię na następnym slajdzie. Jak wygląda koszt produkcji ciepła? W przypadku przedsiębiorstwa bez modernizacji, no on stale rośnie w takt zmian kosztu paliw i kosztu CO2. Natomiast w przypadku przedsiębiorstwa modernizowanego on spada, no gdyż sprzedajemy coraz mniejszą ilość energii. Skąd bierze się ten pik? To jest bardzo, bardzo ważny moment, ten kluczowy moment w roku 6, 7, 8. W naszym przedsiębiorstwie, które analizowaliśmy, następuje sukcesywne odłączanie grup budynków od sieci ciepłowniczej i budowa, modernizacja budynków, budowa centralnej pompy ciepła i mikrosieci. I to się odbywa z korzyścią dla odbiorców ciepła, tam zmodernizowanych budynków. Oni już są beneficjentami. Ale pozostają odbiorcy przypięci do tej sieci, która zaczyna być przewymiarowana. Urządzenia wytwórcze są też przewymiarowane. Wręcz nie mogą już pracować z tak niską wydajnością przy tak małym strumieniu ciepła. W związku z tym należało wymyślić jakiś element przejściowy, czyli budowę kotłowni olejowej, która będzie dostarczała ciepło tym ostatnim odbiorcom. I to jest ten wzrost kosztu, który musi zostać poniesiony. I tu jest ważny wniosek się nasuwa. Jeżeli chcemy dokonywać tego typu modernizacji na jakimś obszarze, grupie budynków, musimy
rozdzielać koszty i korzyści na całą grupę. Nie można tworzyć grupy taryfowej na nowe budynki i na stare budynki, ponieważ mogą być odbiorcy niektórzy poszkodowani z powodu procesu transformacji. Po prostu trzeba odejść od modelu taryfowego, a rozliczać koszty ogrzewania całej grupy odbiorców. Jest to trudne, ale to jest nieuniknione. Zresztą ten kierunek grupowania kosztów już ma dzisiaj miejsce. PGE Energia Ciepła ma na przykład wspólną grupę taryfową dla 7 oddziałów w 7 miastach. Na Wybrzeżu, w Krakowie, Brybniku i w innych miastach. W związku z tym można już dzisiaj widać procesy kumulowania kosztów. Koszt ogrzewania mieszkania w naszym modelu już tutaj jest połączony również z kosztem modernizacji budynków, jest nieco wyższy niż koszt w tradycyjnym modelu, ale po spłacie kredytów, po spłacie inwestycji istotnie spada. Koszt ten może być obniżony na przykład poprzez większą dotację albo inną inżynierię finansową. I jeszcze raz powtarzam, my tutaj przyjęliśmy 80 euro za tonę CO2 w roku 50. Przy dzisiejszych cenach i trendach to ten koszt niezmodernizowanego przedsiębiorstwa może być od razu wyższy. Wpływ na środowisko. Tutaj pokazaliśmy, jak w ciągu najbliższych, gdyby to się zaczęła ta inwestycja od przyszłego roku, zmieni się emisja CO2 tej grupy budynków tego przedsiębiorstwa. Więc widać, że ona spada, jest oczywiste, no bo zaczynają wchodzić pompy ciepła, które emitują, jako same nic nie emitują, no ale korzystają z krajowego systemu energetycznego, który jest emisyjny. Przez jakiś czas pojawiają się kotło olejowe, no i zostaje to czerwone, czyli emisja z pomp ciepła, emisja energii elektrycznej z pomp ciepła. No ale jeżeli KSE będzie się modernizowało, system elektroenergetyczny będzie się dekarbonizował, no to ta emisja będzie spadała. Tutaj tak trochę tytułem ciekawostki chciałem pokazać, jak wygląda emisyjność pomp ciepła przy zmianie emisyjności w krajowym systemie energetycznym. Na osi pionowej mamy emisyjność gigajoula ciepła, a na dole poziomej emisyjność w KSE. No więc dzisiaj rzeczywiście pompa ciepła wykorzystująca uwęglony, powiem w cudzysłowie, prąd z KSE jest trochę bardziej emisyjna niż kocioł gazowy, ale zdecydowanie mniej niż nieefektywny kocioł węglowy. Wraz ze zmianą miksu energetycznego w KSE pompy zaczną być uznawane za bezemisyjne. I pewne rekomendacje. Liczę też na pewne uwagi, przemyślenia Państwa, zachęcam do dyskusji. Trzeba zacząć się zastanawiać nad zmianą prawa energetycznego i nad zmianą modelu rozliczeń opartych o zapewnienie komfortu cieplnego, a nie taryfy za gigajoule. Taryfowanie gigajoula powoli traci rację bytu, ponieważ cena gigajoula będzie wzrastała, no chociażby dlatego, że stosujemy bardziej wyrafinowane źródła energii pierwotnej, będą malały strumienie ciepła kierowanego do budynków, modernizowanych budynków. W związku z tym sam gigajoul jako taki będzie droższy, więc powinniśmy przejść na taryfowanie kosztu zapewnienia nazwijmy to na razie taryfowanie kosztu ogrzewania. Wytyczne dla budynków powinny wymuszać dostosowanie nowych i modernizowanych budynków do sieci niskotemperaturowej. Ten proces powinien się zacząć i to my, ciepłownicy, powinniśmy naciskać, aby w przepisach budowlanych coś takiego się pojawiło, gdyż bardzo trudno jest wymieniać instalację wewnętrzną, grzejniki, sposoby ogrzewania, jeżeli chcielibyśmy przejść na sieci, które mają temperaturę na wyjściu 60 stopni na przykład. To musimy zacząć o to krzyczeć, walczyć dzisiaj.
Bardzo ważna jest rola władz lokalnych, dokumentów, za które odpowiedzialne są lokalne władze administracyjne. Potrzebna będzie bardzo silna koordynacja, współpraca pomiędzy właśnie lokalnymi administratorami a przedsiębiorstwami ciepłowniczymi, gdyż to nie będzie takie proste zadanie, że wydzielamy sobie grupy budynków, modernizujemy, coś tam budujemy. To jest bardzo trudny proces, zdajemy sobie sprawę, ale do wykonania i trzeba zacząć o tym dyskutować i zacząć tak planować, holistyczne planowanie z dużym udziałem właśnie lokalnych włodarzy. Skonstruowanie, uruchomienie mechanizmu finansowania transformacji ciepłownictwa. NFOŚ jako lider zasilony pieniędzmi unijnymi jest inicjatorem tych działań. Zresztą, tak jak powiedziałem, już jest. Uruchomienie sieci banków partnerskich to jest ważne. Widzieliśmy przy programie Czyste Powietrze, jak można przyspieszyć te działania tego programu, jeżeli te banki właśnie wejdą do akcji. Objęcie poręczeniami przez BGK i uruchomienie funduszu wykupu wierzytelności. To też już zaczyna raczkować, to trzeba to przyspieszać. Tu chciałem podkreślić, że fundusze kapitałowe mogą być zainteresowane tego typu działaniami, gdyż mają długoterminowy przychód i mają inwestycje niskiego ryzyka. Jednakowoż finansowanie tego typu przedsięwzięć jest finansowaniem o niskiej stopie ryzyka. Wiemy, że jakaś część odbiorców ciepła nie płaci, ale generalnie tym można zarządzić i nie jest to wielkie ryzyko z perspektywy funduszy, więc takie komercyjne fundusze mogą być zainteresowane. I postulujemy powołanie Krajowego Centrum Transformacji Ciepłownictwa. Potrzebna jest taka obiektywna instytucja, która będzie skupiała wiedzę sektora i będzie wsparciem legislacyjnym, merytorycznym, finansowym dla różnych grup zainteresowanych. Zarówno indywidualnych inwestorów, nawet na poziomie budynku ogrzewanego indywidualnie, jak również i przedsiębiorstw ciepłowniczych, i władz lokalnych, krajowych. Brakuje kogoś takiego, który ma obiektywne prognozy, znaczy obiektywne, jak najlepiej wykonane prognozy, wiedzę technologiczną, pokazuje pewne modele, które byłyby fundamentem nawet do tworzenia legislacji. Dzisiejsze tworzenie legislacji w ciepłownictwie pozostawia trochę do życzenia. I warto pomyśleć, czy nie powinno być wsparte właśnie opiniami takiego centrum. I to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. No i zachęcam do dyskusji, a teraz przekazuję głos Jankowi i tak kończę. To ja się może wtrącę jeszcze w międzyczasie, zanim Jankowi oddam głos. Dziękujemy Andrzejowi za wyczerpującą prezentację i tak sobie myślę, jestem ciekawa w sumie, ile z Państwa rzeczywiście patrzy na to, myśli sobie, no niezłą rewolucję proponują. Jan Rączka za chwilę powie dwa zdania jeszcze więcej, a ja tylko chciałam przypomnieć, że mamy jeszcze parę minut później na to, żeby porozmawiać, podyskutować i pozadawać pytania, więc jeżeli będą Państwo mieli ochotę zadać pytanie, to dwa już widziałam na czacie, na pewno je zadamy, ale też zachęcam do tego, żeby albo je pisać na czacie, albo po prostu włączyć kamerkę i powiedzieć pytanie. A teraz już Jan Rączka, jeden z autorów raportu, którego wyniki streszczał Andrzej. Janku, oddaję Tobie głos i właśnie parę zdań, może coś jeszcze nowego dodasz do tego wszystkiego. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę na cztery wątki. Komfort cieplny, ryzyko, trwałość inwestycji oraz strumienie wartości. Dla mnie w tej analizie właśnie szalenie ważne jest zwrócenie na to, że musimy zmienić ten rdzeń modelu biznesowego, to znaczy odejść od tej zasady im więcej, tym lepiej dla przedsiębiorstwa ciepłowniczego, czyli im więcej tych gigajuli dostarczonych, im więcej mocy zamówionej, zakontraktowanej, tym lepiej. Tak? To jest droga donikąd i zresztą obecna sytuacja z bardzo wysokimi cenami uprawnień do emisji CO2 moim zdaniem świetnie to ilustruje. Dlatego, że
ceny rosną bardzo, to znaczy przewiduję, że w przyszłym roku pewno wzrosną o około 20-25% ceny ciepła w tych systemach, które podlegają systemowi ETS. Natomiast gotówka generowana przez te przedsiębiorstwa nie zmienia się, tak? Czyli krótko mówiąc, jak po prostu to przedsiębiorstwo ciepłownicze nie będzie miało absolutnie żadnych korzyści z tego, że te ceny są wyższe, natomiast bodziec przenoszony poprzez tą cenę dociera do odbiorców i oni będą oczywiście reagować, tak? Więc wydaje mi się, że to jest szczególnie teraz dobrze ilustrowane przez obecną sytuację, że właśnie to podejście, przejście na model świadczenia usługi komfortu cieplnego, zapewnienia komfortu cieplnego jest kluczem do tego, żeby to ciepłownictwo systemowe w ogóle zachowało sens swojej egzystencji. Teraz druga rzecz, na którą zwracam uwagę, to jest analiza ryzyka. Jeżeli patrzymy na dobór nowego nośnika, nowej technologii zasilania centralnego systemu ciepłowniczego, to po prostu bardzo trudno uciec przed tym, że nie wiemy, jak się ukształtują ceny nośników energetycznych w przyszłości. Obecnie mamy właśnie szalenie ciekawą sytuację, że z jednej strony rosną ceny uprawnień do emisji CO2, co powoduje wzrost ciepła, kosztów ciepła, ale też kosztów energii elektrycznej. Tak? A z drugiej strony mamy ogólnoeuropejski deficyt gazu ziemnego i te ceny gazu ziemnego też rosną. I z kolei mamy niesamowitą presję na biomasę, między innymi dlatego, że kwitnie świetnie tutaj przemysł meblarski oraz budownictwo w Polsce i ono rywalizuje z energetycznym wykorzystaniem odpadów biomasowych z przemysłu drzewnego i ceny pelletu prawdopodobnie też będą bardzo wysokie. Więc to, co jest dla mnie szalenie ważne w tym modelu, który tutaj naszkicowaliśmy, to jest to, że w kategoriach analizy ryzyka i przewidywań negatywnych skutków właśnie, jakie mogą się zdarzyć ze względu na ceny nośników energii, to skoncentrowanie się na poprawie charakterystyki energetycznej budynków chroni nas przed tym ryzykiem. Tak? To jest bardzo ważne. Teraz zwracam Państwa uwagę na trwałość. Oczywiście można porównywać różne inwestycje, natomiast bardzo ważny jest ten horyzont czasowy. To znaczy, że jeżeli kładziemy bardzo duży nacisk na poprawę charakterystyki energetycznej budynków, to jednocześnie inwestujemy w komponenty, w obiekt, który ma bardzo długi czas życia, tak? To znaczy myślę, że zupełnie spokojnie można przyjąć, że budynek po głębokiej termomodernizacji może funkcjonować co najmniej 25 lat, może 30 lat bez ponownej modernizacji. To jest bardzo atrakcyjny czas życia, gdzie jednocześnie charakter tej inwestycji jest taki, że ona nie wymaga sama w sobie wielkich kosztów eksploatacyjnych, obsługi i tak dalej. Także dla mnie atrakcyjność tego modelu wiąże się też właśnie z trwałością, gdzie znowuż no, w przyszłości nie wiemy, jak się ukształtują różne ceny. Tutaj też jest pewien dylemat związany z tym, że rosną ceny usług budowlanych, koszty pracy wykwalifikowanych rzemieślników, czy też materiałów wykorzystywanych do termomodernizacji. To jest jasne, tak? Zresztą to sprowadza nas do takiej prostej konkluzji, że tanio to już było, tak? To znaczy wszystko jest droższe. W związku z tym, tym bardziej musimy przyjąć takie myślenie jak takie pewnej rzetelności, to znaczy, że jak już
alokujemy te nasze pieniądze, szczególnie ze źródeł publicznych, to powinniśmy myśleć o tym, żeby one miały jak najlepsze wykorzystanie, ale też jak najdłużej nam służyły. I teraz do czwartego punktu się odniosę. To, co było dla mnie szalenie ciekawe, to to, jak rozpływają się, jak się układają i przeplatają strumienie wartości generowane przez ten moduł. Czyli z jednej strony mamy ten strumień wartości, który jest niesiony zmniejszeniem zużycia mediów energetycznych, zmniejszeniem zużycia ciepła. My tutaj radykalnie zmniejszamy przez to, że robimy bardzo ambitne termomodernizacje. I oczywiście to przekłada się w oczywisty sposób na zmniejszone koszty eksploatacyjne związane z zakupem nośników energetycznych i przekłada się na mniejsze emisje. Tak? I tutaj jedna z rzeczy, która nas bardzo interesuje w Polsce, no to są też te emisje do powietrza atmosferycznego, które powodują smog. I to mi się bardzo ładnie wiąże z zapewnieniem komfortu cieplnego, dlatego że samo zapewnienie komfortu cieplnego, to znaczy zapewnienie równej temperatury, stabilnej, dobrego klimatu wewnątrz pomieszczeń, na pewno przełoży się na poprawę stanu zdrowia. Jednocześnie zmniejszenie emisji do powietrza też się przekłada na poprawę pośrednią zdrowia obywateli. Także tutaj ten aspekt jest dla mnie też bardzo ciekawy i bardzo ważny, tak? Że tutaj właśnie możemy też oceniać ten model w kategoriach poprawy jakości życia. I dalej, to co jest dla mnie naprawdę, jak gdyby takim, uświadomiłem sobie, być może wy to rozpoznajecie, natomiast wyartykułuję to jeszcze raz, powtórzę za Andrzejem, bo to jest dla mnie szalenie ważne, tak? To znaczy, że to jest kreowanie wartości po stronie odbiorców, właścicieli tych nieruchomości. Czyli krótko mówiąc, jak gdyby możemy rozważać właśnie różne modele dla ciepłownictwa i teraz warto zadać sobie takie proste pytanie. Jeżeli jesteśmy tym właścicielem nieruchomości, to czy my wolimy wydać niebagatelną kwotę pieniędzy na to, żeby zmodernizować, wymienić technologię w centralnym źródle oraz w ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, czy też jednak wolimy zainwestować we własny budynek i podnieść jego wartość bardzo znacząco. Ja przypuszczam, że wartość, i tutaj może to jest jakaś inspiracja do kolejnego badania, bo to jest bardzo, moim zdaniem, ciekawy wątek, to znaczy, że ja stawiam hipotezę, że po termomodernizacji wartość rynkowa danej nieruchomości wzrasta o więcej niż zostało wyłożonych pieniędzy na tą termomodernizację, bo oprócz tego, że poprawiamy substancję materialną, to jeszcze po prostu poprawia się estetyka, która jest szalenie ważna przy transakcjach nieruchomości. Czyli krótko mówiąc, to, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, że w tym modelu od strony inwestycji my inwestujemy we własność tych właścicieli budynków i oni mają kolejny właśnie ten strumień wartości, to znaczy, że z jednej strony mamy to mniejsze zużycie energii, mniejsze emisje i lepsze warunki życia i niższe koszty eksploatacyjne, a po spłacie tej inwestycji to już zupełnie bardzo niskie. Ale to, co jest dla mnie bardzo ważne, i znowuż tutaj mamy ten kontekst tego, co się dzieje na rynku nieruchomości, to znaczy mamy tą niesamowitą wzrost cen na tym rynku nieruchomości i wpisanie się w ten trend rynkowy to jest bardzo dobry pomysł. To jest taki jak gdyby sprężyna, która może jak gdyby ten proces przyspieszyć. Także reasumując, zwracam właśnie uwagę na te cztery aspekty, to znaczy na to, jak ważne jest to, żeby przejść na myślenie w kategoriach zapewnienia komfortu cieplnego, jak ważne jest to, żeby zarządzać ryzykiem. Właśnie teraz w tym roku, kiedy my obserwujemy, że to ryzyko się materializuje, jak ważne jest to, żeby inwestować w komponenty i w rozwiązania, które są trwałe w czasie, a też właśnie zwracam Waszą uwagę na bardzo ciekawy rozpływ tych
strumieni wartości, to są te strumienie wartości, które głównie trafiają właśnie do mieszkańców, lokatorów, właścicieli mieszkań. Na koniec chciałem bardzo podziękować Andrzejowi Rupczyńskiemu zarówno za to, że mogłem z nim wielokrotnie dyskutować, w zasadzie parę razy tam różne fragmenty musiałem zredagować, ale myślę, że to przyniosło efekt, ale też niezwykle doceniam to, że Andrzej tak ładnie Państwu przedstawił to, co my zawarliśmy w tym raporcie. Podziwiam, że tutaj to zostało tak ładnie ujęte i dziękuję za możliwość zabrania głosu. Dziękuję serdecznie. Jan Rączka, jeden z autorów raportu, o którym rozmawialiśmy, to jeszcze raz przypomnę. Raport został opublikowany kilka tygodni temu, jest na naszej stronie internetowej, czyli na stronie forum-energii.eu. W linku w czacie, ja wrzuciłam wcześniej już link bezpośrednio do analizy, więc można sobie też tam wejść, pobrać i doczytać cały raport w pliku PDF. No bo skoro rozmawiamy o tym, że raport jest, no to warto może jeszcze raz do niego zajrzeć. Dziękuję Jankowi Rączce, dziękuję Andrzejowi za ten wstęp. No i teraz to jest właściwie taki moment, w którym oddajemy Państwu głos. Widzę, że spływają powoli pytania na czacie, zaraz będę do nich wracać. Jednocześnie powiem tylko, że zbliżamy się do godziny 11. Nasz webinar był zaplanowany na godzinę, czyli o 11 w teorii powinniśmy kończyć, ale mam nadzieję, że przynajmniej część z Państwa jeszcze ma chwilę, żeby zostać, żebyśmy mogli chwilę podyskutować. Kto nie ma tej chwili, to oczywiście dziękujemy za udział. Jak wspomniałam, nagranie tego webinara będzie dostępne, tej naszej dalszej części także, więc podzielimy się tym linkiem. A teraz już, żeby... To właśnie, odpowiadam tak, webinar będzie dostępny na naszej stronie i na naszym kanale na YouTubie, więc kto już teraz musi opuścić nas, to oczywiście rozumiemy to, a my sobie może jeszcze chwilę podyskutujemy. Wracam do pytań, które już pojawiły się na czacie, niektóre dotyczą bezpośrednio raportu, to może dwa w jednym spróbuję połączyć. Po pierwsze, czy został oszacowany koszt takiego modelu w skali jednego peca, na przykład tego, który posłużył do modelowania, i w skali kraju? To jest jedno pytanie. A drugie to, czy model zakłada zmodernizowanie wszystkich budynków, źródeł i sieci w roku zerowym? To pytanie, właściwie dwa pytania na otwarcie. Andrzej, Janku, nie wiem, który z Was chciałby odpowiedzieć. Mogę tutaj to szybko odpowiedzieć. Nie, tutaj w tym modelu założyliśmy realne potencjalne wykonanie. Znaczy inwestowanie zostało podzielone na 7 kroków przez 7 lat. Były grupy budynków, które zostały zasymulowane, wydzielone i zasilane. To było tutaj 7 etapów tej inwestycji. To jest pokazane w naszym raporcie i liczyliśmy właśnie koszty związane z tą tak etapowaną budową i to jest ten moment, o którym mówiłem, ten końcowy etap, kiedy jest duże przedsiębiorstwo, duża sieć i kilku odbiorców. No to wymaga dodatkowego zainwestowania. Tak, patrzyliśmy tu na realność, realne wykonanie. Oszacowaliśmy te koszty w skali jednego pecu, nie w skali kraju, aczkolwiek pewne koszty transformacji ciepłownictwa mamy w skali kraju policzone, ale to już w innym raporcie. Strategia dla ciepłownictwa, raport sprzed 2 lat. Zachęcam do lektury, gdyż wiele liczb cały czas i wiele kierunków tam pokazanych cały czas jest aktualnych. Także raport jest cały czas aktualny. I jeszcze ta modernizacja właśnie rok zero czy nie rok zero? Nie. To było rozłożone w czasie. Aczkolwiek nie uwzględnialiśmy zmiany wartości pieniądza w czasie, zakładając, że na razie inflacja. Tego, co się dzieje na rynku, nie braliśmy pod uwagę, gdyż dzisiejsza panika jest złym doradcą. To, co się dzieje, to zachwianie korelacji pomiędzy różnymi czynnikami, cenami na rynku, może być złym doradcą i doradzać złe kierunki działania. To się musi uspokoić i wyrównać. Ja tutaj doprecyzuję, to znaczy my wykonaliśmy tę analizę w cenach stałych z roku 2020. I akurat dyskontowaliśmy, to znaczy, o ile dobrze pamiętam, to była 3% realna stopa procentowa. Okej, dzięki.
Dzięki za doprecyzowanie. To teraz kolejne pytanie, na które myślę, że znam odpowiedź, ale proszę o jej udzielenie Was, Andrzeju i Janku. Pytanie było kierowane właściwie do Andrzeja. Na ile przedstawiany model uwzględnia, no właśnie, to, co Komisja Europejska będzie proponowała, czyli objęcie budynków i transportu rozliczaniem emisji z CO2? Znaczy, mamy nadzieję, że nie będzie podwójnego obciążania kosztami CO2. To teraz akurat Fit 55 istnieje pewne takie ryzyko, że budynki mogą być obciążone, czy ciepłownictwo może być obciążone podwójnie. To zapewne zostanie wyprostowane. W związku z tym jedynym obciążeniem wynikającym z systemu ETS, no to jest koszt energii elektrycznej, która sobie przenosi te koszty ETS-owe i to żeśmy uwzględniali, a już dodatkowego kosztu tutaj na budynki nie braliśmy. Okej, kolejne pytanie. No właśnie, tutaj w naszym raporcie, w naszym modelu proponujemy, żeby to PEC był tym takim centrum zarządzania, centrum kompetencji. Nam pojawia się pytanie od pana Macieja, czy nie lepszy byłby model rozproszony z przypisaniem poszczególnych kompetencji do stron najbardziej zainteresowanych i z odpowiednimi bodźcami dla nich, na przykład uzależnienie taryfy czy opłaty za komfort od zapotrzebowania budynku na temperaturę zasilania i tak dalej. Janek, patrzę na ciebie, masz ochotę? Ja może nie do końca zrozumiałem to pytanie, ale na tyle, na ile zrozumiałem, to postaram się odpowiedzieć. Generalnie rzecz biorąc, pytanie, jakie postawiło nam Forum Energii, brzmiało, jaki może być nowy model, czy nawet modele biznesowe dla przedsiębiorstw ciepłowniczych z tych mniejszych miejscowości. Więc my obsadziliśmy w roli tego koordynatora i jak gdyby wykonawcę przedsiębiorstwo ciepłownicze. Tak? Natomiast te nasze przemyślenia, myślę, że mają bardziej taki uniwersalny charakter. Tak? I myślę, że to też można by rozpisać na inne podmioty, niewiele naruszając tą strukturę tego modelu biznesowego. Znaczy, tu chodziło o zasygnalizowanie pewnej idei, pewnej konieczności paralelnych działań, równoległych. Tu nie może się coś dziać oddzielnie, że przedsiębiorstwo sobie, właściciel budynku sobie, władze jakieś tam lokalne coś wymyślają długoterminowo. Tu chodzi o synchronizację. I teraz, czy przedsiębiorstwo będzie robiło budowlankę, stawiało rusztowania, zatrudniało murarzy i kupowało styropian? To jest kwestia umowna. Myśmy tutaj założyli, że przedsiębiorstwo ma te kompetencje poprzez wynajęcie odpowiedniej firmy. Ale to jest kwestia do dogadania. Tutaj idea tego modelu polega na równoległości, że pewne działania muszą być robione równocześnie. Synchronizacja to jest może takie słowo klucz dla tego modelu. Jeszcze jedna uwaga, to znaczy, że śledzę losy przedsiębiorstw ciepłowniczych od 2 dekad i tutaj w tym sektorze jest bardzo takie podejście reaktywne. To znaczy, że przedsiębiorstwa ciepłownicze reagują z jednej strony na zmieniające się warunki rynkowe, czyli na przykład na zmniejszenie się popytu czy na samo ciepło, czy na moc zamówioną, a z drugiej strony reagują na nowe regulacje, szczególnie środowiskowe. Natomiast w tym modelu my rekomendujemy postawę proaktywną, co jest uzasadnione tym, że jeżeli te zjawiska, które obserwujemy od lat, związane właśnie z termomodernizacją, a można łatwo przewidzieć, że w najbliższych latach na skutek skokowego wzrostu cen ciepła one przyspieszą, to po prostu doprowadzi to do bardzo dużego zmniejszenia wolumenu sprzedawanych usług, a jednocześnie nie da szansy przedsiębiorstwu ustawienia się w innej roli na tym rynku. Tak?
Więc po prostu tutaj to jest taka ścieżka, taka można powiedzieć ucieczka do przodu, to znaczy, żeby być liderem tego procesu rynkowego, który jest po prostu nieunikniony w tym segmencie. Dzięki, dziękuję. Jedno pytanie, to które wpadło przed chwilą, wydaje mi się bardzo istotne. Czy koncepcja zakłada wyjście tego nowoczesnego PEC-u spod zarządzania kosztami przez Urząd Regulacji Energetyki? Bez wątpienia ustawa prawo energetyczne i rozporządzenia taryfowe muszą być zrewidowane, no bo to tak jak mówiłem, to nie ma możliwości zatwierdzania taryfy dla oddzielnej taryfy dla oddzielnych grup odbiorców. To musi być zmienione. Tu trzeba patrzeć na łączne koszty, które są związane z dostarczaniem ciepła i nakłady inwestycyjne związane z modernizacją. Czyli trzeba przejść na oszacowywanie kosztu ogrzewania lokalu mieszkalnego, gospodarstwa domowego. To powinno być jakoś wskaźnikowo ograniczane, pilnowane. Tutaj widział nam się pewien model relacji biznesowych, taki jak ma na przykład miejsce w Niemczech. Tam nie ma taryfowania gigażula, zatwierdzania ceny gigażula. Tam przedsiębiorstwo ciepłownicze podpisuje umowę biznesową z odbiorcami ciepła. Jest umowa dwustronna. Jeżeli są jakieś spory, jest nadużywanie pozycji monopolistycznej, wtedy strony idą do sądu. Sąd dosyć szybko wydaje werdykt, strony się jemu podporządkowują. Więc tutaj URE mogłoby być takim rozjemcą pewnych sporów. Natomiast to musi być umowa biznesowa, umowa gwarantująca jakość usługi, gwarantująca no, pewien produkt grupie odbiorców. Oni się na to godzą i wtedy przedsiębiorstwo realizuje. To oczywiście powinno być atrakcyjne. No, tak jak mamy z telefonią komórkową. Niby też jest urząd kontrolujący ten sektor, ale jednocześnie mamy tutaj bilateralne umowy na dostarczanie pewnej usługi, pewną zgodę. Dobrym przykładem jest regulacja cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Ten segment podlega właśnie regulacji. Przedsiębiorstwa obrotu składają wniosek taryfowy do URE, on jest akceptowany i generalnie rzecz biorąc większość gospodarstw domowych korzysta z tej taryfy, ale ta taryfa nie ogranicza przedsiębiorstwa obrotu w tym, żeby złożyć ofertę handlową gospodarstwu domowemu, wychodząc z takiego założenia, że jeżeli jest ta właśnie taryfa, a gospodarstwo domowe mimo wszystko chce zawrzeć inną umowę, no to może z tego skorzystać, tak? Oczywiście to nie jest dokładne porównanie, natomiast my rozpoznajemy tutaj bardzo złożoność tej materii, delikatność, natomiast myślę, że jeżeli będziemy kurczowo trzymać się obecnego modelu taryfowania, to ta zła sytuacja przedsiębiorstw ciepłowniczych się błyskawicznie pogłębi. Właśnie wpadło pytanie, czy macie Państwo, wy panowie, my w naszym raporcie, rozwiązanie, jak mierzyć ten komfort cieplny w lokalu mieszkalnym, no bo on ma być podstawą rozliczenia z klientem. No to może ja odpowiem, to znaczy tutaj z pomocą przychodzi technologia, to znaczy już upowszechniły się na rynku, co prawda głównie nowobudowanych budynków, natomiast sama technologia jest ogólnie dostępna. To znaczy, że z jednej strony instaluje się automatykę, oczywiście na węźle cieplnym, ale też termozawory na grzejnikach, które są zdalnie sterowane i zdalnie odczytywane, jak również sensory, które mierzą parametry wewnątrz tych budynków. Także generalnie rzecz biorąc, zaproponowany model polegałby na tym, że blok
musiałby mieć wyposażone wszystkie pomieszczenia w tego typu komponenty technologiczne, a kontrakt by dotyczył tego, że to jest utrzymanie ustalonej, średnioważonej temperatury wewnątrz budynku, gdzie jest dopuszczane odchylenie tam, nie wiem, 0,3 stopnia czy 0,5 stopnia, czyli tak upraszczając można by powiedzieć, że to jest umowa na to, że średnia ważona temperatura w sezonie powiedzmy będzie 20 stopni w budynku z dopuszczalną tam jakąś rozpiętością tych temperatur w poszczególnych pomieszczeniach. Tak? Bo to przykładowo, bo ten kontrakt mógłby dotyczyć jakiejś innej temperatury. Tak? Natomiast jak gdyby to, co jest szalenie ważne, to to, że jak gdyby ten poziom optymalizacji wychodzi poza węzeł cieplny. Tak? To znaczy w takich, no tak zgrubnie szacując, to się uważa, że automatyka pogodowa oraz bardzo staranne sterowanie samym węzłem może dać jakieś powiedzmy 10% oszczędności w zużyciu energii cieplnej. Natomiast rozłożenie tych sensorów w pomieszczeniach plus zdalne sterowanie, optymalizowanie przy pomocy algorytmów czy sztucznej inteligencji samego pobioru w poszczególnych kaloryferach i pomieszczeniach daje kolejne 10 punktów procentowych oszczędności. To na koniec ostatnie pytanie, które jest takie no lekko pod włos bym może powiedziała, ale bardziej chodzi, jak rozumiem, intencja tego pytania jest pytanie o wizję i o czas realizacji. Pytanie wprost brzmi, jak panowie szacujecie, ile peców zdecyduje się na wdrożenie tego idealistycznego modelu w ciągu najbliższych 5 lat. Ale jak rozumiem, to nie chodzi o to, żeby w ciągu najbliższych 5 lat 5 peców się zdecydowało, tylko o sposób myślenia o tym, jak ma wyglądać ciepłownictwo w przyszłości. Andrzej, Janku? Naszą intencją było przesłanie sygnału pewnego wyprzedzającego, żeby nie było takich zjawisk, jakie dotknęły Nokia, Kodaka, czy giganty zadowolone ze swojego istnienia, nic się nie zmienia, trwamy i upadamy. Nie wiem, ile PC-u się zdecyduje. Wiem, że pokutuje niestety dosyć często niedasizm w sektorze. Jest jeszcze bardzo trudna sytuacja, bo rzeczywiście nie ma pieniędzy na działania. Firmy walczą o przetrwanie, a jak tu teraz mówić o wychodzeniu w nowe obszary, więc jest rzeczywiście trudna sytuacja. Adresujemy te nasze wystąpienie również do Ministerstwa Klimatu, do twórców strategii dla ciepłownictwa, do URE, które też bardzo, od którego bardzo dużo zależy. To jest pewien sygnał, że powinniśmy pomyśleć i podyskutować o czymś nowym. Sama inicjatywa ze strony PEC-ów oczywiście nie wypali, jeżeli nie będzie sprzyjać temu legislacja, nie będą stworzone pewne warunki. Trudno powiedzieć ilu. Znam, na tej liście tutaj widzę osoby, którym wiem, że chciałyby zrobić coś ciekawego, coś fajnego. Tutaj widzę nazwiska, ale bez stworzenia warunków otoczenia legislacyjnego, finansowego, nie poradzą sobie. I tutaj to jest już mój adres do władz krajowych, żeby pomyślały o tych 360, o tych 80% przedsiębiorstw ciepłowniczych, czyli to będzie jakieś 320 przedsiębiorstw, które są przedsiębiorstwami grupy nieefektywnych, posiadających jedynie kotły wodne, posiadających dramatyczną sytuację finansową. W związku z tym musimy stworzyć im warunki. Temu służy nasza prezentacja przekazania sygnału. Jeżeli będzie otoczenie zrobione, to może będziemy widzieli dosyć spory wysyp tych przedsiębiorstw. Po pierwsze, są przykłady na wdrożenie tego modelu w istniejącym zasobie mieszkaniowym. Popraw mnie Andrzej, bo cytuję z pamięci, to jest osiedle mieszkaniowe
w miejscowości chyba Szczytno oraz drugie osiedle, o ile dobrze pamiętam, Piast w Sosnowcu. Tak, Andrzej, dobrze mówię? Znaczy w Sosnowcu tam jest przykład oferty ESCO i przyłączenia do sieci ciepłowniczej i likwidacji kopciuchów. Ale to, co pierwsze powiedziałeś, i to nie jest jedyne, i chyba tutaj przedstawiciel firmy ESCO też jest na naszej liście. Mieliśmy kiedyś takie webinar trochę i dyskusję. To pojawiają się firmy, które po prostu odrywają pewne kąski od systemów ciepłowniczych, oferują usługę ESCO polegającą na odłączeniu budynków od sieci ciepłowniczej. Robią to, co tutaj pokazujemy, a przedsiębiorstwo ciepłownicze patrzy na to bezradnie. Oferty przedsiębiorstw nakierowane na redukcję zużycia, dotyczy to również Warszawy, to jest trochę zbieżne myślenie. Natomiast odpowiadając na to szalenie ciekawe pytanie, podkreślając, że tutaj między mną a Jayem jest może jakaś różnica perspektywy, to znaczy ja bardziej patrzę na ten problem z punktu widzenia zasobów mieszkaniowych zasilanych z sieci ciepłowniczych, to proponuję, żeby Ola zanotowała to gdzieś i schowała do kapsuły czasu. Ja szacuję, że około roku 2030 około 20-25% zasobów mieszkaniowych, które obecnie są ogrzewane przez sieci ciepłownicze, przejdzie właśnie ścieżkę zbliżoną do tego, co my tutaj szkicujemy. Chociaż nie jestem pewien, czy to zostanie wykonane jako właśnie tymi operatorami będą przedsiębiorstwa ciepłownicze, czy też może to będą po prostu przedsiębiorstwa ESCO, albo po prostu same spółdzielnie mieszkaniowe. Zanotowałam. Do kapsuły czasu włożymy, sprawdzimy. Jest nagranie. Jest nagranie, właśnie. No i cóż, myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy nasze spotkanie zakończyli, ponieważ i tak już jesteśmy 20 minut po czasie. Ale ponieważ pytania były bardzo ciekawe, no to szkoda było chwilę nie podyskutować. Zatem bardzo dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy wzięli udział w naszym dzisiejszym webinarze za spotkanie. Dziękuję Andrzejowi Rupczyńskiemu za zaprezentowanie wyników raportu. Jankowi Rączce dziękuję za to, że wsparł nas jeszcze dodatkowymi informacjami, opowieścią, no i właśnie udzielaniem się w odpowiedzi na pytania. Zwłaszcza z tego się cieszę, proszę Państwa, że naprawdę było nas tak dużo dzisiaj, pomimo tego, że spotkanie w ostatniej chwili zostało przeniesione w inne miejsce niż początkowo miało się odbyć. Jak widać, problemy techniczne nam są niestraszne, jak temat jest ważny, to i tak się znajdziemy i z tą puentą rozstajemy się. Bardzo dziękuję. Raz jeszcze przypomnę tylko, że nagranie tego webinara będzie dostępne na naszej stronie i na naszym kanale na YouTubie. Oczywiście podzielimy się tą informacją, że już jest, kiedy to już zostanie wrzucone. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia przy kolejnej okazji. Dziękuję. Pozdrawiamy. Dziękuję.